Pan Jerzy Łądka, architektura z papieru, House of Cards. No, chyba wiele mówiący tytuł. Czy pan już do nas mknie? Nie musi pan iść szybko. Ale zazwyczaj ludzie nie idą też wolno, prawda? Czy nie zapomnieliśmy o czymś na ok? Ok laski? No. To nie jest łatwo zaczynać. Zrobię to za pana. To jest bardzo mądry pan. Szalenie dużo ma osiągnięć. A przecież jest po prostu architektem. Będzie nas przekonywał do tego, że z papieru buduje się no super dobrze. To chyba nie spoilerowałem, prawda? To musi pan zacząć. To zaczniemy. Raz, dwa, tak? Słychać? W domach z betonu nie ma prawdziwej miłości, jak śpiewała Martyna Jakubowicz. A czy w domach z papieru taka miłość jest możliwa? Jeżeli nie do nas samych, to być może do naszej planety. Nazywam się Jerzy Łądka, jestem architektem i naukowcem związanym z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej. W swojej pracy badawczej zajmuję się możliwością zastosowania papieru jako materiału budowlanego. Papier jest materiałem o naturalnym pochodzeniu, którego głównym budulcem jest celuloza. Celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym na kuli ziemskiej naturalnym polimerem, a jej zasoby traktowane są jako niewyczerpywalne. Biorąc pod uwagę współczesne starania mające na celu obniżenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne przez przemysł budowlany, które objawia się między innymi 24% wydobyciem nieodnawialnych materiałów z litosfery, 39% poziomem emisji CO2, czy globalnym zużyciem energii na poziomie 36%, należy się zastanowić nad nowymi technologiami i materiałami, które mogą zminimalizować ten negatywny wpływ. Papier może zostać zastosowany do stworzenia elementów wyposażenia wnętrz, mebli, tymczasowych pawilonów wystawowych, na przykład na festiwale, ale także architektury mieszkaniowej, architektury użyteczności publicznej, takie jak szkoły, przedszkola, budynki uniwersyteckie, galerie, a w końcu architektury pomocowej, czyli jednostek mieszkalnych, które są wysyłane do osób, które straciły dach nad głową w wyniku działań wojennych lub katastrof naturalnych. Jeżeli porównamy ścianę o grubości 20 cm, wykonaną z tektury falistej, ze ścianą o tej samej grubości, która jest wykonana z betonu i ocieplona styropianem, to okaże się, że obydwie ściany mają taki sam współczynnik przenikalności cieplnej, wynoszącej 0,21, czyli dopasowany do współczesnych wymagań w architekturze mieszkaniowej. Papier można przetworzyć 6-krotnie, a poziom przetworzenia papieru w 2017 roku wyniósł 72%. Jednak największym zagrożeniem dla papieru jest wpływ wody. Pod wpływem wilgoci wiązania wodorowe pomiędzy włóknami celulozowymi ulegają degradacji. Dzięki temu możemy papier przetworzyć, ale powoduje to również rozpad takich struktur. Dlatego należy w sposób przemyślany zaimpregnować konstrukcje architektoniczne wykonane z elementów papierowych. Biorąc pod uwagę właściwości papieru, jego proekologiczny wpływ na przemysł budowlany, możemy powiedzieć, że papier ma szansę stać się materiałem przyszłości w architekturze. Dziękuję bardzo. Kochany jury. Ja chciałam wrócić jednak do tego odzyskiwania. Pan powiedział 6 razy. No ale chyba jeżeli ten papier jest impregnowany jeszcze różnymi rzeczami nasycony, to myślę, że odzyskiwanie i robienie z niego znowu czegoś jest trudne, więc jaka tu jest możliwość, jak również jeżeli już te 6 razy go zużyjemy, to trzeba go jakoś całkowicie reutylizować. Sama celuloza, wiem, że wciąż jeszcze nie umiemy jej rozkładać w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Czyli to jest drugie pytanie. A trzecie pytanie, skąd bierzecie głównie celulozę na te budynki? Czy tylko z drewna, czy jeszcze z czegoś?
Odpowiedź od razu, tak? Dobrze, bardzo dziękuję za te pytania. Więc jeżeli chodzi o impregnację, to znaczy tak, papier można przetworzyć, tak przyjmuje się 6 razy, za każdym razem dosypuje się świeżych włókien, żeby wzmocnić, natomiast tu rzeczywiście zależy od sposobu impregnacji. I można zaimpregnować w masie, można pokryć różnego rodzaju lakierami, co spowoduje, że ten papier już nie będzie możliwy do przetworzenia. Natomiast my opracowujemy, staramy się opracować różne metody, na przykład folie samokurczliwe na tuleje papierowe, które potem można zdjąć, to są no, szerokości 0,3 mm materiały, które później można, dzięki którym można odzyskać papier. Ostatnim takim eksperymentem był pawilon, który postawiliśmy przed Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie 3 segmenty, które stworzyliśmy z tulei papierowych, były zaimpregnowane w sposób eksperymentalny za pomocą pokostulnianego i wosku, które się utlenią za jakiś czas i ten papier w jakiś sposób będzie można odzyskać. Więc tutaj rzeczywiście jest cały czas gra pomiędzy trwałością tego budynku, a możliwością przetworzenia. Dlatego powiedziałem, że trzeba w jakiś przemyślany sposób zaimpregnować papier. Jeżeli chodzi o, teraz przejdę do trzeciego pytania, jeżeli chodzi o sposób, skąd pozyskujemy, to w tej chwili rzeczywiście mniej więcej od XVIII wieku największym dostarczycielem włókien celulozowych są drzewa. Wtedy zostało to odkryte, że można wykorzystać to dzięki osom swoją drogą. I to jest chyba dobre rozwiązanie z tego względu, że większość, znaczy w zasadzie cały zasób papieru europejskiego, amerykańskiego pochodzi z lasów certyfikowanych, czyli które są uprawiane pod produkcję papieru, więc jest to zbalansowana gospodarka. Oczywiście są takie rozwiązania jak papier washi, czyli ten japoński papier, który jest z krzaków kozo albo washi japońskich. Można również pozyskiwać papier z traw, z lnu, z bawełny. Są to troszeczkę bardziej skomplikowane procesy. No i jeżeli popatrzymy na ilość wytwarzania papieru w tej chwili, no to rzeczywiście drzewa są takim najtańszym i najłatwiejszym surowcem, z którego można ten papier wytworzyć. I drugie pytanie. Do końca zniszczenie. Znaczy... Aha, tak, rzeczywiście, no, po tym 6-krotnym cyklu no, zostaje na samym końcu na ten moment utylizacja w postaci spalenia tego, jeżeli byśmy tak, tak. Pan mówił, że papier jest ciepły. Ja to wiem, bo się ludzie owijają w gazety, nie? Jakim zimno. To nie jest jakby zaskakujące. No nie tacy wszyscy, prawda? Nie, nie, ale można. Ale on mi się jakoś nie kojarzy z czymś wytrzymałym, czy... takie wizje miasta z papieru, wieżowców. Jak dużą rzecz można z papieru zrobić? Tak, jeżeli chodzi o ciepło papieru, to raz, że materiał, dwa, że na przykład przy tekturze falistej tam jest dużo komór powietrznych, które są najlepszym izolatorem. Nie, to, okay, to jest ta jasne. Część jest jasna. Dobrze. Pan ominął problem. To znaczy tak, jest to problem. Największy problem w tej chwili jest problem zaufania. Ja zawsze mam taki żart w jednym ze slajdów, że pokazuję te 3 świnki, i która prawdopodobnie czwarty dom by zbudowała z papieru. Przykładem tego jest na przykład rozwiązanie holenderskie Wickelhaus, gdzie oni budują dom z papieru, ale go okładają drewnem, żeby nie pokazać tego, że to jest dom z papieru, bo on nie wzbudza zaufania. Natomiast jeżeli chodzi o wytrzymałość, ja w tej chwili nie podam z pamięci liczb, ile to jest megapaskali, jeżeli chodzi o ściskanie. Natomiast... Nie chwalić Boga, bo ja tego nie zrozumiem. Okay, mnie dobrze. Te procenty to tutaj to już i tak zabiło. Powiem tak, że on może być porównany do wytrzymałością do drewna iglastego w poprzek włókien, czyli można z niego budować konstrukcje wielokondygnacyjne, natomiast na ten moment papier nie jest rozpoznany jako materiał budowlany, nie ma certyfikacji. W zasadzie jedyne budynki, które dostały pozwolenie na budowę, takie permanentne, to był budynek w Japonii w 1995 roku, w Wielkiej Brytanii w 2001 roku i w Holandii w 2010 roku, więc no, jesteśmy przed tym procesem, głównie jeżeli chodzi o przepisy przeciwpożarowe, natomiast wytrzymałościowo można by było budować w górę jak najbardziej. Oczywiście jakby takim no, rozsądnym zastosowaniem elementów konstrukcyjnych z papieru i innych elementów łączących na przykład. Jury troszkę przyspieszamy, prawda? Bo to jest 19 osób czeka. To ja przyspieszę. Ja mam krótkie pytanie, bo mam wątpliwości co do tego, tej ekologii. No bo już nie powinniśmy czytać książek, prawda? Ponieważ, żeby oszczędzać papier. To z czego będzie pan budował te domy, szczerze mówiąc, ponieważ tego papieru zaraz w ogóle nie będzie, bo my bardzo oszczędzamy. I mi się z wydaje, polskiego że węgla. Ja myślę, że to nie z polskiego węgla będą tabletki albo inne tam te protezy. W każdym bądź razie chciałem powiedzieć, bo z mojego punktu widzenia najbardziej ekologiczny materiał to jest jednak piasek, prawda? Bo można zbudować coś z piasku, potem to się rozpadnie i znowu będzie piasek. Jak się rozpadnie taki pana dom z papieru, to już drzew nie będzie z tego
Jak by pan obronił taką tezę, że z piasku jednak jest bardziej ekologicznie? Dobrze, to jeszcze króciutko przechodząc do pierwszej części. Patrząc przez ostatnie lata, jak obserwowałem rozwój przemysłu papierniczego, rzeczywiście papiery drukowane się zwijają. Jest coraz mniejsza produkcja, coraz mniejsze zapotrzebowanie, natomiast rośnie zapotrzebowanie na papiery pakowe, czyli te wytrzymałe. I to będzie rosło na pewno, bo to jest materiał, no właśnie przyjazny, chociażby to w tej chwili te słomki, które się wprowadza i tak dalej, to również jest z elementów wytrzymałych. Więc tutaj jestem spokojny, tego materiału nam nie zabraknie. Budując coś z piasku, no jednak musimy ten piasek skleić ze sobą, czyli muszą zostać dodane jakieś tworzywa, jakieś matryce. No i pytanie, czy my rzeczywiście będziemy w stanie potem ten piasek odzyskać, więc troszeczkę podobna zasada jak przy papierze, tyle tylko, że włókna celulozowe łączą się ze sobą za pomocą wody, a nie dodatków typu kleje na przykład, albo żywice. Więc wydaje mi się, że w tym porównaniu jednak papier jest bardziej proekologiczny. Ja krótko, już nie będę mówił nic merytorycznego, bo świetnie pan odpowiada, ale chciałem pochwalić za gesty świetnej ilustratory. Pokazywał pan dwie ściany, jedną z betonu, drugą po drugiej stronie, tak to się robi. Proszę pamiętać, że to, o czym mówimy, trzymamy w rękach, więc jeżeli ma pan jedną rękę w kieszeni, to wtedy trochę mniej widać. I to taka rada. Językowo warto na przykład, jeżeli pan będzie dalej się rozwijał komunikacyjnie, naukowo, dodać więcej my, więcej ludzi, bo mówił pan często, należy się zastanowić i tak dalej. To jest taka strategia nieśmiałego zięcia, ten moment, kiedy już nie możemy mówić pani, a jeszcze nie wypada mamo, prawda? I to trochę więcej życia, więcej ludzi, proszę zaludniać swoje wypowiedzi, bo gesty są świetne, brakuje tylko tych ludzi w wypowiedziach. Okay. Dziękuję. Zanim ktoś z państwa zapyta, czy rury można robić z papieru, to pan niestety już będzie musiał skończyć. Dziękujemy panu. Dziękuję bardzo.